Partnerem odcinka jest Lajokat. Link w opisie. Woda, ziemia, ogień, powietrze. W dawnych czasach cztery narody żyły ze sobą w pokoju. Jednak kiedy naród ognia zaatakował, wszystko się zmieniło. Tylko awatar, mistrz czterech żywiołów, mógł go powstrzymać. Jednak gdy był potrzebny najbardziej, awatar zniknął. Minęło 50 lat od rozpoczęcia wielkiej wojny. Czy jest dla nas jeszcze nadzieja? Witam, siemeczko, z tej strony Maksima, to jest kolejny odcinek z Avatar Serwa. Dzisiaj zaczynamy w moim domku w Hamie, czyli w tej miejscowości, gdzie była Hama. To jest, jakby ktoś chciał odwiedzić, mój mały, skromny domek. A czemu? Ponieważ chcę zrobić skille. Skille z magii metalu i z magii wody i lawy, tak. Te trzy, lawa, metal, woda. Może coś z ziemi. I dzisiaj sobie pogramy na PvP. Tak, chcę zrobić sobie jakąś fajną tabelkę magii. I zobaczymy. Wyczyszczę tylko podpięte luchy. Zrobię tak, o. I pięknie, okej. Co by mi się przydało na pewno? Na pewno jest dobry pocisk, ale który ten pocisk był lepszy? Odłamki na 100%. Patrząc na rudę żelaza. Okej, zobaczymy, jak to działa. Miazga jest dobrym tym. Celny pocisk, chyba to jest to. Patrz na ziemię, gdy obiekt zmieni się w kamień, uderz. Okej, a pocisk? Płynny strzał kamienia w danym kierunku. Dobra, celny pocisk będzie naszym głównym chyba atakiem na jednicę. Potem miazga, to już mamy. Lawina. A w wielkim stylu, aha, to jest szybkość, dobra. W sumie z wody weźmiemy sobie na pewno przypływ, który damy może na 9, po czemu nie? Jeszcze fajny by był, jakbyśmy dali... Ośmiornica się przyda, na pewno na 8. Pnączy nie potrzebuje. Magia krwi, wyssanie, lodowy pocisk, na pewno akumulacja. Tak, akumulacja by była chyba dobra, chociaż ramiona też brzmi fajnie, a przypływ? A to była przed chwilą, beach, jeszcze, o, beach to jest must have, beach jest u nas must have. A teraz magia metalu i lawy, po pierwsze, krąg i flux na 5, krąg na 4, aha, ja chciałem przetestować jeszcze magię krwi, właśnie z kręgiem. To będzie naprawdę zabójcze. To będzie zbyt zabójcze. I jeszcze jakaś magia żelaza. Czy ja mam oprócz właśnie odłamki. Boom. Dobra, zobaczymy, jak to działa. Metal fragments, spoko. Okej, idziemy na PvP, zobaczymy. Tak wygląda moja tabelka. Po prawie widzicie. Mógłbym jeszcze jakieś czary z chi, ale no, odpuszczę sobie na razie. Dobra, jestem. I pierwsze, celny pocisk, jak działa? Aha, jestem niewidoczny. To może być problem. Już nie jestem. Dobra, zobaczymy, jak mi pójdzie. Pierwszy celny pocisk. Okej, to jest nie to, co chciałem. Czyli pocisk, ziemia. Pocisk zwykły. Pocisk zwykły jest lepszy. Patrzcie na to. Tak, to jest to, co chciałem. Beach w sumie wystarczy tyn, tak, to jest dobry. Miazga wystarczy przytrzymać i uderzyć. Tak, z shiftem, dobra. Krąg to wiadomo, patrzcie, co się dzieje dookoła mnie. Kogoś łapiemy magią krwi w ten krąg. Flux, klikamy. Zarobiście. A odłamki, czy ja mam odłamki? Chyba nie mam. Musiałbym mieć jakąś rudę żelaza w pobliżu. Może gdzieś tutaj znajdę. Żelaza. Chyba tu nie obsydian, tylko kwarc jest. Właśnie tą rudą. Może znajdziemy kwarc. Magia krwi, wiadomo. Ośmiornica, już grałem. Przypływ. Okej. Okay. Szalony bałwan. Tu jest boss. Poszukajmy może kogoś do walki. Zobaczymy, jak ja bardzo nie ogarniam. O, siema Maksim. Już pierwsi mnie wyczaili. Thank you.
Boże, ciekawe jak to działa. Oh.
No i dobra, i to by było tyle. Tak przebiegły moje walki. Bardzo fajnie się grało tą magią. Ogólnie urzekło mnie Kron plus magia krwi, tylko trudno złapać kogoś magią krwi, jak w ogóle jest szybkim magiem powietrza lub chi. Bardzo dużo magów chi jest teraz. Bardzo fajnie potrafią uciszyć, ale na nich też jest sposób. Ogólnie mam nadzieję, że podobały wam się walki. Oceńcie je. Wiem, że no, to jest początek z moją magią lawy, z moją magią ziemi oraz magią metalu. Wiem, że wam pewnie lepiej pójdzie, jakbyście troszeczkę pograli. Z tymi ludźmi, co walczyłem, to oni są naprawdę boscy. Gratuluję wam. Doszliście do takiego poziomu. W sumie tam byli awatarzy, widzieliście, jak nawalają we mnie. No i przejdźmy może dla was, żeby coś fajnego dać, nie? No i co, kochani, jak zwykle kit Maxim AWA 31, wpiszcie sobie, każdy może go odebrać raz. I co w tym kicie jest? O, już wam pokazuję! Kit Maxim AWA 31, dostajecie sobie wtedy taki bon od Maxima 31. Jedziecie na ukośnik sklep lub ukośnik IS, to praktycznie kilka kroków od siebie, i zgłaszacie się tutaj do bony od Maxima, mając ten bon w jakimś punku. Wtedy gadacie sobie z tym bona na Maxima, po prostu chcę wymienić bon na Maxima i macie opcję do wyboru. Mam na wymianę bon o Maxima 31 i chcę go wymienić. Wtedy go wymieniacie i dostajecie takie piękne przedmioty. 60 bloku kwarcu, dlatego że ten blok kwarcu służy jako metal, czyli do użytkowania na przykład metal fragments. Możecie go sobie mieć za darmo i przetestować te metal fragmenty, nie wydając przy tym krwi tam w sklepie. Złote monety 25, to się bardzo wam przyda do misji, oraz klucze do skrzyń questowych na warp skrzynie. Możecie sobie otworzyć 8 takich pięknych skrzynek questowych, zobaczę co mi poleci. Ona jest dokładnie tutaj, o! I może wam polecieć naprawdę wiele rzeczy. Mi na przykład z jednej skrzyń poleciało... O proszę. Element ziemi. Elementy ziemi, na przykład nam bazar. Możecie sobie wymienić. Tutaj przyjmą wam na pewno tam itemy do misji. No i co? I przechodzimy do zakończenia. No i jak zwykle, mam nadzieję, że się wam kit przyda. Do zobaczenia w następnym odcinku z Avatar Serwa. Mam nadzieję, że będzie za tydzień, że znów nie zrobię przerwy tygodniowej, chociaż wiecie jak to jest, nie zawsze się ma czas. Dziękuję, że jesteście ze mną i że jesteście wytrwali, i grajcie na Avatar Serw. Zapraszam was, może spotkacie mnie nieraz na PvP,
No i to tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia. No i cześć.